imię trójjednego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam Was bardzo serdecznie z Dębowca dnia 20 grudnia 2021 roku. A chcę to czynić Słowem Bożym, Słowem, które wskazuje nam na dziś książeczka z Biblią na co dzień. A znajdziemy tam słowa z Księgi proroka Izajasza z 45 rozdziału z wiersza 12 oraz Ewangelii w przekazie Ewangelisty Jana, słowa z rozdziału 1 wiersza 11. U proroka czytamy: Ja uczyniłem ziemię i stworzyłem na niej ludzi. Zaś Ewangelista Jan zapisał: Do swej własności przyszedł. Współczesny człowiek spogląda na świat, jakby ten świat stanowił jego osobistą własność. Eksploatujemy poszczególne elementy stworzonej przez Boga przyrody. Eksploatacja dotyczy ziemi, którą wykorzystujemy w różnoraki sposób. Zarówno prowadząc jej eksploatację poprzez przemysł wydobywczy, ale też możemy dostrzegać nadmierną eksploatację rolniczą. Eksploatujemy powietrze poprzez nadmierną emisję dwutlenku węgla, różnych gazów, spalin, które stają się przyczyną smogu, a w dalszej konsekwencji mogą stanowić przyczynę różnych schorzeń dróg oddechowych. Woda to także płaszczyzna, na której dostrzegamy działanie człowieka. Zanieczyszczenie wód nie tylko ściekami, ale również różnego rodzaju odpadami z tworzyw sztucznych. Nadmierna eksploatacja życia to także nasza zasługa. Nadmierne wycinki lasów, które coraz rzadziej nazywamy płucami miast. Nadmierne polowania, kłusownictwo znacznie ograniczyły liczbę gatunków zwierząt żyjących na świecie. Czy Bóg uczynił świat takim, jakim my go dziś mamy? Ów zerwany, zakazany owoc to także nadmierna eksploatacja raju, która sprawiła, że człowiek nie mógł pozostać w ogrodzie Eden. Dziś coraz częściej pojawia się pytanie, czy ludzkość nie stanie przed koniecznością opuszczenia Ziemi ze względu na jej zanieczyszczenie, ze względu na jej eksploatację. Idące za tym skutki, uniemożliwiające dalszą egzystencję obecnej czy też wzrastającej populacji świata. Bóg rzekł do stworzonych przez siebie ludzi: rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Dobry władca to nie taki, który eksploatuje poddanych, ale to taki, który też o nich się troszczy, respektuje ich nie tylko podstawowe i niezbywalne prawa. Czy my, jako społeczeństwo świata, nie przestaliśmy uznawać i szanować podstawowych praw przysługujących stworzonemu przez Boga światu? Jezus Chrystus przychodzi do swej własności, skażonej naszym ludzkim działaniem, sposobem naszego życia. Brak miejsca dla ciężarnej w Betlejem nie jest dowodem na to,
że tamten świat był lepszy od naszego. Brak dostrzeżenia w Jezusie Zbawiciela świata przez tak wielu oczekujących Go Żydów też nas nie powinien dziwić. Bo czy większość z nas dostrzeże Jezusa w nadchodzące święta jako przychodzącego do nas Boga, który upomina się o stworzony przez siebie świat, o zasady i prawa, którymi powinniśmy się kierować w życiu? Bóg w przychodzącym Synu, który odbywa drogę od żłóbka w Betlejem po krzyż Golgoty, objawia nam, czym jest posłuszeństwo Bożej woli, czym jest przestrzeganie zasad, czym winno być życie z Bogiem. Często zastanawiam się, czym dziś jest ekologia dla ekologów latających samolotami. Czym jest ekologia dla obrońców przyrody, którzy dla przebycia 3 kilometrów wsiadają w samochód. Czym jest stworzony przez Boga świat i nadane Jemu zasady dla współczesnego człowieka? Czy człowiek uświadamia sobie, że świat nigdy nie był jego własnością, a jedynie stanowi powierzone człowiekowi przez Boga dobro? Amen. Pozostańcie z Bogiem.